wybuch w domu jednorodzinnym, 4 osoby ranne dolnośląskie, wybuch w domu jednorodzinnym, 4 osoby ranne. 4 osoby zostały ranne w wybuchu, do jakiego doszło w piątek rano w domu jednorodzinnym w miejscowości Ożary w powiecie ząbkowickim na Dolnym Śląsku. Do najciężej poszkodowanej osoby na miejsce wezwano śmigłowiec LPR. Jak poinformował papoficer dyżurny wojewódzkiego stanowiska koordynacji ratowniczej PSP we Wrocławiu, zgłoszenie o wybuchu w budynku jednorodzinnym wpłynęło do straży przed godziną 7 rano w piątek. W budynku przebywały 4 osoby. 3 samodzielnie opuściły budynek, jedną ewakuowali strażacy. Wszystkim udzielono pomocy medycznej. Do najbardziej poszkodowanej osoby na miejsce został wezwany śmigłowiec LPR, przekazał dyżurny. Na miejscu pracuje obecnie 14 zastępów straży, w tym grupa poszukiwawcza z pasami z Wałbrzycha. Będziemy przeszukiwać to rumowisko, jednak z informacji od mieszkańców wynika, że nikogo już tam nie powinno być, powiedział. Z informacji dyżurnego wynika, że w budynku najprawdopodobniej doszło do wybuchu butli z gazem. Podkreślił, że zniszczenia powstałe wskutek eksplozji są znaczne. Kierujący działaniami określił je jako 80% budynku, dodał.